Otwieram 14 sesję Rady Gminy Borąbka. 14 sesja w dniu 26 stycznia 2016 roku. Proponuję wprowadzić punkt 7 do dzisiejszego porządku obrad w punkcie 6. Mianowicie dokonanie zmian uchwały nr 4/20/2015 Rady Gminy Borąbka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Borąbka. Kto z Państwa jest za tym, aby ten punkt został wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo Państwu dziękuję. Jednocześnie stwierdzam, że na podstawie listy obecności nasze obrady są prawomocne, są wszyscy radni obecni. I przechodzimy do punktu 3. Ale zanim przejdziemy do punktu 3, Szanowni Państwo, kto chciałby z Państwa zapoznać się z protokołem z 13 sesji, aby w odpowiednim momencie postawić wniosek? Widzę, że Pan Władysław tradycyjnie. Bardzo proszę. Tak jest. W takim razie przechodzimy do punktu 3. Działalność międzysesyjna wójta gminy. Szanowni Państwo, jesteście w posiadaniu tej działalności. Myślę, że nie będziemy jej czytać, tak jak ustaliliśmy wcześniej. Bardzo proszę, jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące działalności międzysesyjnej wójta gminy Borąbka, to oddaję Państwu głos. Kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat Pani Bawi? Znaczy, ale mój głos nie dotyczy sprawozdania z działalności Pana wójta. Tylko chciałam zabrać głos w sprawie takiej drobnej pomyłki, która wkradła się tutaj. To jest punkt 4 w punkcie 3. Ja sądzę, że to kursor przeskoczył, bo to jest 6.10.17.01, czyli no. Czy to ma być od 6 do 10? To tam bez tego pauzy brać. Przy trzecim punkcie. 4, 3 punkt. 4 to znaczy 10. Czy 6 i 10 to w tym dniu jak było? Aha, działalność. Panie dzisiaj Pana wywiadu, Radny Bielsko. Zainteresowała mnie pewna informacja, która może zdarzyła się pomiędzy czasem, kiedy przygotowywano to sprawozdanie, a dniem dzisiejszym. Odnośnie spotkania bodajże wójtów innych gmin naszego powiatu. Tam też Pan wójt powiedział, że zapadły jakieś decyzje odnośnie oczywiście Karola Wojtyły, bo ta inwestycja jakby miała być tutaj w tym momencie taką priorytetową. Ja bym się chciała jeszcze dowiedzieć, czy proszę Państwa na konwentach wójtów dużo ludzi się poruszają. O taką kwintę sesję, myślę, że razem też by chcieli wiedzieć, o czym rozmawiają wójtowie, jakie plany, jakie problemy. Tak, stosownie w krótkiej informacji. Dziękuję bardzo. I także to akurat pani redaktor wiedziała, że było spotkanie z radą powiatu i ze starostą. To akurat było jeszcze takie spotkanie świąteczne, tam żeśmy mało poruszali. No, chciałem coś powiedzieć, na czym pracujemy. No, ten wniosek odnośnie Karola Wojtyły, to jest starosta złożył już do programu, to jest w probie w tej chwili, tam te pieniądze będą i to będziemy czekać na rozstrzygnięcie, tam te punkty, jakżeśmy policzyli, mamy w sumie jeden więcej niż wymagane, także mam nadzieję, że ten wniosek nasz przejdzie, a tamtym to było spotkanie tak jeszcze noworoczne, świąteczne z życzeniami generalnymi, takie jak ważne, bo się nie poruszało na tym jeszcze. No panie redaktor, myślałem, że byśmy tam obradowali, a to no, było spotkanie, tylko że to było spotkanie noworoczne jeszcze. No. Nie było żadnych jakichś tam bieżących tematów, głównie były życzenia i takie rozmowy na luzie, o to bym tak określił. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Ignacy Kocemo, bardzo proszę. Panie wójcie, bo trwający kolejne 3 lata. Negocjacja, jak została ostatnio, wyzbyliśmy się budynków w Kobielicach na rzecz policji. Nie będę się wypowiadał na temat poziomu ceny.
Natomiast chciałbym wiedzieć, co z użytkownikami, którzy jednak zajmowali się świadczeniem określonych usług na rzecz mieszkańców, nie tylko Sobiechem, ale również okolicznych miejscowości. Ale znowu właśnie, czy tam tak się przejdzie? Jakieś funkcjonowanie, chociażby poczty, fryzjera, czy jeszcze sklepiku, który tam był? To są to czy kobiernice zostały pozbawione tego usług? To znaczy, jeżeli chodzi o nowego właściciela, to z tego co rozmawiałem z panem komendantem, to ma zostać tylko Orange, tamta, czyli telekomunikacja, a poczta i fryzjer mają przejść do starego przedszkola, tam ma być pomieszczenia, które im udostępnimy. Zostały wypowiedziane umowy przez nas, jeżeli chodzi o tych użytkowników. W tej chwili ten czas policja prowadzi już działania mające na celu takie, żeby ten temat związany z użytkownikami do momentu, kiedy wejdą do celu remontu tego obiektu, wyczyścić i wszystko było uporządkowane. A jeżeli chodzi o cenę, to cena została zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Puste zostały uchwalone przez Radę Gminy i wszystko zostało załatwione zgodnie z tym, co mieliśmy na sesjach. Panie Wójcie, w jakim stanie jest budynek? Zobacz, my już, to my wszyscy wiemy. Te pomieszczenia bez wykonania określonych prac remontowych nie nadają się do użytkowania, więc jak przyszli najemcy będą dostosują to do własnych potrzeb, czy my dostosujemy i ustalimy sobie określoną cenę, bo sam pan wie, jak stanie ten budynek nie był remontowany 30 lat. Tam tynk odpada metrami kwadratowymi, śmierdzi grzybem i tak dalej. No w którymś momencie będzie trzeba zadecydować, co z tym budynkiem zrobić. Ja już pomijam ten w jaki sposób gmina stała się właścicielem, bo to za daleko musielibyśmy się jak do tyłu, no, ale fakt jest faktem, prawda? Czy szukać pieniędzy na remont tego obiektu i zrobić z niego mieszkania komunalne, to coś, czy go wyburzyć, trzeba się zastanowić nad tym, bo jeżeli te pomieszczenia nadal będą niewykorzystywane, to za chwilę tam spadnie wszystko. No, ja wczoraj rozmawiałem z prezesem GS-u i tam może przygotować każde pomieszczenie pod usługi, ma na tyle miejsca. Także jak ktoś nie będzie tam chciał przejść, no to nawet pocztę przyjmie. Bardzo chętnie. A w tym roku będzie wybudowany budynek przez GS i jeszcze taki właśnie usługowo-handlowy, że może być zegarmistrz, fryzjer, kto tam jeszcze chce, kto robi takie jak butiki i też będzie można wykorzystać. Ale na tą chwilę może przygotować wszystkim, i fryzjerowi, i poczcie, i kto tam jeszcze będzie chciał, na tą chwilę, to jest dosłownie co miesiąca może przygotować. No nie wiem, jak odpadnie, to już tak unika. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy w temacie działalności między Senią Wójta są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy jeszcze, do... Jeszcze z Artegą też był problem, a teraz jest dość zadowolony tak z tego, że tam jest jedno. W tym na pewno. GS-ie, że naprawdę czas się mi kłania, dzięki pierwsze podanie. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu... Bardzo proszę o ciszę. Punktu czwartego, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Marek Grzewiecki, bardzo proszę. Przewodniczący, panie Wójcie, szanowni radni. Dziękuję za odpowiedź w sprawie przepustu Czańcy, ale ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, dlatego że mówiliśmy o tym, o chodniku kardynała Karola Wojtyły do granicy. I po prostu wiedzujemy też, że ten przepust nie jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi, nie? Ale problem jakby zostaje nadal, nie? Co z tym fantem zrobić? Bo trudno się nie oprzeć wrażeniu, że jednak ci ludzie
tam dosyć ostro protestują i tak dalej, że to miał, bo duże przerwne, jak żeśmy zostały radne na 2.15 był uchwalony, że będzie tu uwzględnione na 2.16, nie, czy coś tam tam, bo w tej chwili w ogóle o tym nie ma mowy. Chciałbym po prostu wiedzieć, jakie są plany w tej kwestii urzędu gminy. Drugie pytanie moje dotyczy to kredytu, który każde sołectwo otrzymało, nie? Głosowaniem na zebraniu wiejskim w Czańcu pieniądze te zostały przeznaczone na remont sufitu. I też chciałbym po prostu wiedzieć, kto, i jakby to ująć inaczej, kto jest, będzie za to odpowiedzialny, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby można się było z nim skontaktować. Żeby nie było tak, że zrobimy sufit, za rok będziemy sufit targać, bo trzeba gdzieś tam kable położyć, czy jakąś instalację. Żeby to po prostu jakoś chronologicznie było w miarę jak będą, czy nawet choćby gdzieś się ruszyć za sponsorami, żeby po prostu wiedzieć z kim na ten temat rozmawiać, kto z urzędu gminy, bo wiadomo, gdzie nie jest urzędu gminy. Czyli kto nad tym będzie sprawował pieczę, żeby ewentualnie starać się mu pomóc i kontaktować, czy pozyskanie środków. No bo jednak to jest nasza wizytówka. Trzecie pytanie moje dotyczy komunikacji. Bo tamten rok żeśmy cały czas mówili o tym, a żeśmy się nie spotkali ani razu, żeby po prostu ustalić, jak będzie wyglądała ta komunikacja na naszym urzędzie gminy. Czyli mówię teraz o PGS-ie, NZK, nie? Co w tym kierunku będziemy robić? Bo to na razie tylko są pieniądze i obcinamy kursy. Ale na pewno to w myśl zasady płać musi mieć jakieś granice. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Najpierw może Pan Roman Pękala. Ja chciałem z okazji podziękować za zrobienie na parkingu przed tym centrum tego miejsca dla niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo, było ładnie zoznakowane. A widzę, że w międzyczasie jeszcze, jak Urząd Gminy to zrobił, to jest też tam przyzabiatanie dał bliznę i bardzo dobrze pochodzi. Te miejsca będą na pewno potrzebne dla korzystających z tych sklepów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kocęba, bardzo proszę. Panie wójcie, na pewno jest Panu znana odpowiedź z NGO, czyli popiołu. Proszę Państwa, Szanowna Rado, ja tą odpowiedź uważam za pochwalającą. Jeżeli Zakład Gospodarczy Odpadami, który powstał po to, ze środków unijnych, aby uporządkować gospodarkę odpadami na określonym terenie, pisze, że zmiana ceny popiołu była podyktowana chęcią ograniczenia ilości dostarczanego ZGO popiołu. Ja przepraszam za trywialne określenia, ale jestem na to wszystko za głupi po prostu, żeby to przyjąć, żeby to zrozumieć. Bo tego, no nie chcę w innych trywialnych określić, ale czytam również. Że ograniczeniem zakaz przyjmowania popiołu na innych instalacjach spowodowały znaczny napływ tych odpadów nie zawsze wytwarzanych na terenie obsługiwanych przez lat. Czy to jest powód do tego, żeby podnosić cenę popiołu? No przecież to nie jest powód potem, no bo a co mnie to obchodzi, że z innej gminy przywożą? No jeżeli przyjmują, no to znaczy, że mogą przywozić. No, naprawdę. Poza tym, jeżeli popatrzymy na kalkulację tej ceny popiołu, takie bardzo intrygująca jest pozycja usługi obce, stanowiąca bodajże 1/4 ceny. 15 zł 78 groszy tej jednej ceny popiołu przerobionego to są usługi obce. Nie wiem, co to są za usługi obce. W wielu przypadkach pozycje usługi obce no, są topione różnego rodzaju koszty, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z prowadzoną działalnością, a są one tylko po to, żeby wygenerowany zysk wziąć i przetransferować do innego przedsiębiorstwa czy gdzie indziej. Dlatego, że te usługi obce to są doradcy, niedoradcy i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko to, co firma nie będzie mogła zrobić sama. Ja, panie wójcie, uważam, że w porozumieniu z innymi wójtami należy wsiąść i zainteresować się tą ceną tego popiołu. To nie może tak być, żeby sześciokrotnie rosła cena jakiegoś odpadu,
i my nie reagujemy na to. Gmina Porąbka wydaje niebagatelne środki na usługi prawnicze i uważam, że jeżeli normalne rozmowy z FBO-em przyniosą określonego rezultatu, to należy wziąć i wstąpić na drogę sporu z FBO o wysokości końcowej. Dlatego, że dzisiaj to będzie cena popiołu, a jutro może być cena zielonych odpadów, no bo jest ich za dużo, to oni nie będą przyjmować. To jest jedyny odbiorca na naszym terenie. To jest monopol. A monopole należy wziąć i zwalczać. Jeżeli nie, to monopole muszą się poddać określonym rygorom. I ja bardzo proszę, panie wójcie, aby rozważyć możliwość wejścia w spór z NGO w tym zakresie, dlatego że ta cena to jest działanie nie na szkodę gminy, tylko działanie na szkodę mieszkańców. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie. Jeżeli pamięć nie myli, to 27 października zarząd województwa śląskiego przyjął plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego na lata 20+. W części wstępnej do tego planu gminy, miasta, województwa śląskiego zostały dzielone na określone kategorie. Gminy wiejskie zostały podzielone na obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych i obszary wiejskie nie uczestniczące w procesach rozwojowych. No, nie wiem, czy państwo wiecie, czy nie, ale nasza gmina Porąbka jako jedyna z powiatu bielskiego została zaszeregowana do kategorii obszary wiejskie nie uczestniczące w procesach rozwojowych. Z południowej części województwa śląskiego do tej kategorii zostały jeszcze zaliczone Stepna i Piękna. Więc to są bodajże dwie gminy z powiatu cieszyńskiego, prawda? Natomiast my jesteśmy jako jedyni. W części opisowej do tego autorzy tego przyjętego planu stwierdzają. Do drugiej kategorii, a więc tych gmin nieuczestniczących w procesach rozwojowych, należą obszary wiejskie o najgorszych wskaźnikach dostępności do usług publicznych i rozwoju społeczno-gospodarczego, oddalone od głównych ośrodków miejskich, ze zdekapitalizowaną tkanką osadniczą, słabą jakością infrastruktury, występującymi zagrożeniami walorów przyrodniczych. Rozwój obszarów wiejskich powinien być ukierunkowany na ożywienie gospodarcze tych obszarów oraz zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do usług publicznych przy zapewnieniu skutecznej ochrony zasobów środowiska i poprawy jego stanu. Panie wójcie, ja chciałbym wiedzieć, czy panu znana jest ta opinia walorów naszej gminy, czy to stanowisko zawarte w tym planie było w jakiś sposób konsultowane z panem, czy gmina Porąbka mogła w tej materii wypowiedzieć się co do tego poniżającego zaszeregowania. Nie oczekuję odpowiedzi już dziś. Dla mnie jest to bulwersujące. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące sprzedaży dworków, z tego co pamiętam, sprzedaży dworków. Sprawa miała być rozstrzygnięta do końca roku przez Ministerstwo Rolnictwa. W związku z tym chciałbym zapytać, czy zapadła w Ministerstwie Rolnictwa decyzja, jeżeli tak, to jest jaka i ewentualnie, czy zostały podjęte jakieś działania w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Powołanie komisji uchwał wniosków. Szanowni państwo, kto z państwa chciałby pracować w komisji uchwał wniosków? Pani Eugenia Kula, bardzo proszę. Kto jeszcze z państwa? Nikt się nie zgłasza. Proponuję pana Marka Drzewieckiego. Panie Marku, wyrazi pan zgodę? Wyraża pan zgodę. Szanowni państwo, w takim razie bardzo proszę o przegłosowanie tych dwóch kandydatur. Kto z państwa jest za tym, aby komisja... Drodzy państwo, bardzo proszę o ciszę. Kto z państwa jest za tym, aby komisja pracowała w składzie pani Eugenia Kula i pan Marek Drzewiecki? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu bardzo. Jak komisja będzie gotowa, przejdziemy do kolejnego punktu. Thank you.
komisja jest gotowa do pracy? Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach. Punkt 1. Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym w Bielsku-Białej. Tutaj proszę przewodniczącego wspólnej komisji o przedstawienie opinii. Komisje pozytywnie zaopiniowały udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym w Bielsku-Białej. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 1407 łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Paragraf 2, ustęp 1, szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie zasady rozliczenia środków na realizację zadania określone zostaną w umowie między gminą Porąbka a miastem Bielsko-Biała i ustęp 2, do zawarcia umowy, o której mowa w ustępie 1, upoważnia się wójta gminy Porąbka. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 2. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14 łamane przez 119/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 3. Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14 rzymskie łamane przez 2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 12 rzymskie łamane przez 98 arabskie łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 4. Sprostowanie w planie gospodarczym gminy Porąbka na 2016 rok oczywistej omyłki pisarskiej. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały sprostowanie w planie gospodarczym gminy Porąbka na 2016 rok oczywistej omyłki pisarskiej. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14 łamane przez 121/2016 roku do Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie sprostowania w planie gospodarczym gminy Porąbka na 2016 rok, 16 rok oczywistej omyłki pisarskiej. W wyniku tej decyzji kwota na zadanie nr 11 powinna zostać pomniejszona i wynosi 100 000 zł, a nie 150 000 zł.
Błąd pisarski polega na niedokonaniu poprawy kwoty na zadanie nr 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych dla obszaru gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Dokonanie zmian w uchwale nr 20/192/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Porąbka na okręgi wyborcze. Ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały dokonanie zmiany w uchwale nr 20/192/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych z każdego okręgu. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Widzę. W takim razie proszę komisję uchwał wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Paragraf drugi. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic okręgu wyborczego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf czwarty. Ustęp pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ustęp drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na obszarze gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Uchwalenie na 2016 rok. Punkt pierwszy. Ramowego planu pracy Rady Gminy. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały uchwalenie na rok 2016 ramowego planu pracy Rady Gminy. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14/123/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2016 rok. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Planu pracy Komisji Rady. Podpunkt A. Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o przedstawienie opinii. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2016 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Do kolejnego punktu. Planu pracy Komisji Rady Budżetu oraz Komisji Kultury. Może najpierw planu pracy Komisji Budżetu. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały ramowy plan pracy na 2016 rok Komisji Budżetu. Dziękuję. A Komisji Kultury? Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały ramowy plan pracy na 2016 rok Komisji Kultury z zastrzeżeniem uzupełnienia planu pracy Komisji Kultury o analizę sposobu finansowania zadań sportowych. Dziękuję bardzo. Ten punkt został uzupełniony. Otrzymali Państwo tą informację również. Także bardzo proszę. Czy są jakieś uwagi jeszcze? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 14/125/2015 rok Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w
sprawy zatwierdzenia na rok 2016 planu pracy Komisji Budżetu Samorządu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu i Rekreacji i Wypoczynku. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rady, o którym mowa w paragrafie 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo Państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Dokonanie zmiany uchwały nr 4/20/2015 Rady Gminy Porąbka dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały dokonanie zmiany w uchwale nr 4/20/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka z zastrzeżeniem przyjęcia nowego brzmienia w paragrafie pierwszym, punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie. Kandydat 4-letni, 5-letni oraz 6-letni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 10 punktów. Dziękuję bardzo. Ta poprawka została oczywiście wprowadzona. Było to szeroko omawiane również na komisji. Czy mają Państwo jakieś uwagi dotyczące tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu. Uchwała nr 14/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/20/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, czy potrzebuje Pan chwilę przerwy, aby przygotować się na odpowiedzi? Nie trzeba, tak? Dosyć sprawnie nam idzie, także w takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Pan wójt Magier. Przepraszam, ale przepraszam Pani, że jeszcze mam tutaj wniosek. A przepraszam bardzo. Czy mogę? Tak, bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały również wniosek i inicjatywę Rady Powiatu Bielskiego w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia w Komisariacie Policji w Kobiernicach. W związku z niniejszym zdecydowano przygotować pismo Rady Gminy popierające działania w przedmiotowym zakresie i przekazać je do komendanta wojewódzkiego i miejskiego policji. Uzasadnienie zwiększenia etatów patrolowo-interwencyjnych należy oprzeć o dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy wchodzących w rejon działania komisariatu policji w Kobiernicach. Należy również podkreślić fakt, jakim jest rozległe terytorium, na którym funkcjonuje komisariat oraz znaczną ilość obsługiwanych staży. Dziękuję bardzo. Szanowni, ja w tym temacie pozwolę sobie zabrać głos. Ja już rozmawiałem z panem komendantem. Pana komendanta do 29 stycznia nie ma niestety. Jest na wyjazdach czy na urlopie, już nie wiem dokładnie. Natomiast obiecał mi, że jak tylko wróci, przygotuje nam takie zestawienie, które prosiliśmy. Natomiast poinformował mnie również, że takie informacje zostały wysłane również do Rady Powiatu Bielskiego na ich wniosek. Dlaczego one nie zostały umieszczone w tym piśmie? No tego nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ale na pewno takie informacje również otrzymali, ale powiedział, że jeżeli my takie dane potrzebujemy, otrzymamy je i wtedy przygotujemy pismo. Ja Państwu to pismo przedstawię na kolejnej komisji. Ewentualnie dopracujemy je i wyślemy, tak jak ustaliliśmy. Dziękuję. W takim razie teraz możemy przejść do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Pan wicewójt ma głos, bardzo proszę. Ja może odnosię się do pierwszych pytań pana radnego Marka. Wnioszenie z granicy miejskiej, to niewątpliwie trzeba byłoby go wykonać przed przebudową tej drogi. W chwili obecnej sprawdzamy, bo chcemy zmienić troszkę koncepcję, żeby te środki na przebudowę nie były tak wygórowane jak w pierwszej koncepcji. Po prostu musimy zmienić technologię. I nad tym pracujemy. To jest w trakcie.
Natomiast jeśli chodzi o Fundusz Turecki, bo myślę, że o to pan pyta, to oczywiście będzie się zajmował tym dział inwestycji naszych. No jeśli chodzi o ten sufit, to już nawet wstępnie tam zostały ustalone terminy. Także wszystko to będzie pod kontrolą u nas. Nie ma najmniejszego problemu. Znaczy, jak mogę zapytać, bo mi głównie chodzi o to, żeby była jakaś chronologia zachowana, żeby nie było tak, że robimy sufit, a później, jeżeli chodzi o instalację, czy się tam ewentualnie pod klimatyzację, żeby nie było kucia i tak dalej, to nie raz miało wszystko miejsce. Wszystko będzie uzgadniane tam na miejscu. I chciałbym wiedzieć, z kim mógłbym się kontaktować w razie, czy radę pozyskiwać jakichś sponsorów i tak dalej, żeby to się nie odmykało w czasie, a my będziemy robić za pomocą kwoty duże, ewentualnie ktoś tam może... Nasz udział jest. Panie przewodniczący, ja może spróbuję trochę wyjaśnić odnośnie wysypiska śmieci tego popiołu. Z tego co nam pan Pasierbek, prezes, kiedyś na spotkaniu mówił, to te usługi obce to są koszty transportu. Oni po prostu nie są w stanie zagospodarować całej ilości popiołu, który jest dostarczany na wysypisko i muszą wywozić na inne wysypiska. Jest to, stwierdził, że te usługi obce to są koszty transportu za tonę popiołu na inne wysypisko. I oni muszą płacić, no, te, jeżeli chodzi o popiół, to i tak chyba twierdzi, że u nas ten popiół jest najtańszy w tej chwili na wysypisku w Bielsku. Na przykład w Bielsku ma na Żywiec chyba ma coś 700 chyba ileś tam złotych za tonę popiołu. I stąd ta podwyżka tego, tej ceny popiołu, żeby móc sobie z tym tematem poradzić. A jeżeli chodzi o monopol, to trudno szukać czegoś innego. Mamy jedno regionalne wysypisko. Pan marszałek domyślił taki system, znaczy może nie pan marszałek. Pan marszałek nas przyporządkował. W Polsce domyślono taki system, że są regionalne instalacje i każda gmina jest przyporządkowana do odpowiedniej instalacji i stąd tak się to bierze. Jest problem z zielonymi. Bielsko wprowadziło ograniczenie do jednego worka na miesiąc, czyli 120 litrów frakcji zielonej na miesiąc na posesję. Także no, pewnie się też będziemy z tym tematem borykać, bo mają problem z tym sprawem. Nie są w stanie tego przerobić. Instalacja jest obliczona tam na ileś tam 30 tysięcy ton przerobu, a w tej chwili zaczerpiają zdecydowanie więcej. Także tutaj bym jeszcze na pewno rozmawiać na ten temat zarządem wysypiska, a głównie z panem prezydentem Tyrmutem, który wiadomo, że jest głównym właścicielem tego wysypiska i decyduje o pewnych rzeczach. To co pan pytał o worek, to mogę panu powiedzieć, że przyszła odpowiedź z ministerstwa, że ze względu na ile spraw, które są ministerskie, termin rozstrzygnięcia odnośnie własności worka w Kobylicach został przesunięty do końca czerwca, także w następne pół roku będziemy czekać na to, co pan minister powie na temat worka i jak się to wszystko skończy. A odnośnie panu zagospodarowania, to ja to muszę sprawdzić jeszcze dokładnie i odpowiem panu na piśmie, jak to wyglądało. Pracownik miał się tym zajmować i pilnować tego i sprawdzać, na jakim etapie to jest. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze w tej kwestii chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Ignacy Kocenda. Panie wójcie, wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że sytuacja z ZGO jest bulwersująca. Dlatego, że po pierwsze, to nie myśmy oceniali ilość, potencjalną ilość spadków komunalnych, jak ona trafia się w tym zjawisku. My zostaliśmy przyporządkowani. A teraz mamy być tym chłopcem do bicia, który produkuje za dużo śmieci. No przecież ideą chyba było, żeby zebrać te śmieci wszystkie. A nie wprowadzać administracyjne ograniczenia i no, brak rozwiązań organizacyjnych. No ktoś zatwierdził, ktoś to przyjął, sposób utylizacji tych odpadów zielonych i tak dalej, i tak dalej. Począwszy od tego, że ktoś zgodził się na rozbudowę tego wysypiska właśnie w Lipniku. W miejscu najgorszym co możliwe. W miejscu, gdzie funkcjonowało stare wysypisko śmieci, jak ono funkcjonowało, ale wiemy, że tam paliło się niejednokrotnie tydzień czasu, żeby wysypisko, a później więcej. I
naprawdę całowicie było tutaj prezentowane. Zakład gospodarki odpadami musi szukać rozwiązań organizacyjnych i technologicznych takich, żeby to wszystko zostało zagospodarowane. To co my mamy teraz powiedzieć mieszkańcom, nie woźcie popiołu, nie wystawiajcie popiołu, wysypcie go do rzeki. Dlatego, że zakład gospodarki odpadami nie radzi sobie z tym wszystkim, że musi wywozić na inne wysypiska. Panie wójcie, no ja bym nie miał odwagi powiedzieć tak ludziom, dlatego, że następny dzień już nikt kubów nie wystawia, tylko jeździliby zawału, jak leci i w tym popiole byłoby wszystko. Byłby plastik, wszystkie odpady by były. Naprawdę, ja uważam, że tego tematu po prostu trzeba pilnować i zwracać uwagę na wszelkie ruchy w zakresie odbioru odpadów i ceny, jakie ZGO nas tutaj bierze i uszczęśliwia w ten sposób. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Pan Grzegorz Filarski, bardzo proszę. Chciałem przyłączyć się do tego tematu i myślę, że ta argumentacja, którą podał Pan Radny Kocęba, jest dla wszystkich bardzo oczywista i to nie ma za mało ich odważać. Myślę, że nie byłoby źle, gdyby w którymś momencie przedstawiciel ZGO spotkał się z nami w ramach kolejnej komisji i być może przedstawił również swój punkt widzenia, skąd taka drastyczna podwyżka, na ile instalacja jest gotowana od tego pracy, na ile nie. No bo nie dopuszczam w ogóle do siebie takiej myśli, że mielibyśmy wprowadzić jakieś ograniczenia, a z drugiej strony musimy zapewnić odbiór wszystkich tych odpadów. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę na to, że powinniśmy do tematu również podejść dwutorowo, czyli z jednej strony być może nawet w ostateczności wejść w jakiś spór prawny z ZGO, jak również zastanowić się nad jakimś systemowym rozwiązaniem dla naszej gminy, które ograniczy w ogóle produkcję popiołu. Nie wiem, na ile są to dane prawdziwe, zasłyszałem je od mieszkańców, ale podobno jest olbrzymie zainteresowanie tym pierwszym krokiem, jaki zrobiliśmy na temat programu dofinansowania działań proekologicznych, a w zakresie oczyszczalni ścieków, więc myślę, że już w tym roku należałoby zacząć szukać kolejnego programu lub też rozwoju tego programu w tym kierunku, aby być może w przyszłym roku uruchomić podobne dopłaty w przypadku zakupu kotłów gazowych. To nie tylko w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy, ale w ogóle zakupu gazowego, bo wielu ludzi ma stare kotły. Niektórzy jeszcze używają bepisowskich podobno. Więc być może trzeba o tym pomyśleć, bo to sąsiednie gminy korzystają z takich środków. Mają takie dopłaty, one są różnego rzędu, ale myślę, że każda dopłata w tym momencie będzie w jakiś sposób mogła zmotywować mieszkańców do podjęcia działań w tym kierunku. Więc na kolejnych komisjach na pewno takie wnioski będę składał, żeby oczywiście pamiętając o właściwym rozwoju tego już funkcjonującego programu, wejść w kolejne sposoby dofinansowania i ograniczyć po prostu przez to ilość wytwarzanych popiołów, bo innego wyjścia nie ma. Sypanie do rzeki nawet mi przed nimi nie przechodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze z Państwa chciałbym zabrać głos. Pan Wójt. Powiem coś osobiste, to optymistycznego, bo ostatnio rozmawiałem z panem prezesem odnośnie poziomu zysku na dla poszczególnych gmin na wysypisku. Muszę stwierdzić, że nasza gmina zajął się, że mówimy poziomu odzysku. My mamy w tej chwili według oficjalnych danych w przeliczeniu na ilość mieszkańców gminy 37% odzysku. Bielsko ma na przykład 16%. Za dwa lata ten poziom odzysku będzie zwiększony do 50%. My mamy ten przeliczając stosowanie, tak jak powiedział się w deklaracji, to mamy już ponad 40%. Także prawdopodobnie będziemy się musieli jeszcze zwiększyć stopień segregacji prawdopodobnie o papier i te 50% mamy szansę osiągnąć. A Bielsko, no Bielsko się... Jakoś my to co Pan mówił, to między innymi ponosimy koszty tego, że Bielsko sobie nie daje rady z pewnymi rzeczami i te koszty są przenoszone na wszystkie gminy, które są uczestnikami, bo to nie powiem, że udziałowcami z miasto Bielsko. Pan prezydent mówi, że ostatnio zainwestował 24 miliony złotych ze swoich kieszeni, tak powiedział, po to, żeby zbudować pewne szczelne linie, żeby zmieścić ten szturm, który tam jest było drugi wysypiska. Ale tak, jest monopol, od tego monopolu nie uciekniemy, chyba że się coś zmieni w prawie. Jak Państwo pamiętacie, myśmy się starali, dofinansowaliśmy wysypisko w Kętach, chcieliśmy, żeby to wysypisko było uczynione.
otrzymane do eksploatacji, ale niestety najpierw była mowa, że marszałkowi się dogadują, później się okazało, że się po wojnie dogadują, marszałek zrobił jak chciał, się porządkował na Pobieska, no i jesteśmy w Bielsku. Ale to jest przynajmniej optymistyczne, że ten system, który jest u nas, jest dużo lepszy niż w Bielsku i poziom odzysku prawdopodobnie nam się martwi o to, że uzyskać, że jak zostanie podniesiony ten poziom odzysku 80% tego prawdopodobnie w krótkim czasie osiągniemy. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze? Pozostaje przy temacie. Czy Panu coś wiadomo jest na temat budowanej spalarni śmieci w Oświęcimiu? Kiedyś było bardzo dużo informacji na ten temat, że przedsięwzięcie takie miało ruszyć. Znaczy miało ruszyć na razie cisza. To jakby oficjalnie nigdy się nie mówiło w tej chwili na temat budowy tej spalarni. Miało to być gdzieś tam za zakładami chemicznymi, mają być tam ten, ta spalarnia budowana, poczekamy. No, pewnie oby się udało, bo to pewnie w innym miejscu pewna szczególnie będzie ciężko coś takiego zorganizować. Ja mogę zapytać, jak gdzieś będzie, czy na jakimś najbliższym spotkaniu, jak to się okaże. Bo to dla nas mógł rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, Pan Kowalski. Ja chciałem podziękować bardzo za system monitorowania przedszkolu na Górnym Czańcu, a dzieci przyprowadzanych i odprowadzanych z przedszkola. Rozmawiam dzisiaj z Panią właśnie tam w przedszkolu. Będzie to niesamowite ułatwienie pracy, bo dużo czasu im zajmowało spisywanie tego ręcznie, kiedy dziecko było przyprowadzone, kiedy było odprowadzone. Bardzo Państwu za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę, dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie protokołu z 13 sesji. Nie, przepraszam bardzo, bo jeszcze jedno pytanie. Tak, bardzo proszę. Nie, może panu Witowi umkło, bo moje trzecie pytanie dotyczyło komunikacji organizacji na terenie gminy. Bo wiemy, że 2015 rok cały przeszedł. Nie poszły żadne decyzje, także chciałem wiedzieć, jak to mamy zamiar zrobić, jeżeli chodzi o PKS i MZK, nie? Czy po prostu będziemy, uważam, że trzeba po prostu się spotykać i rozmawiać, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o MZK, to temat PKS-u w Czańcu nie znam, bo Paweł tam uczestniczył. Z tego, co wiem, to żadne objaśnienia, że nie nastąpiły. Są prowadzone rozmowy, ewentualnie jakieś tam weryfikacje tych kursów, ale ja mówię, jak będzie jaka inwestycja, to Państwo dostaniecie wiadomości, bo to nie będzie tak, że nagle coś tam PKS sobie podnie kursy i nie będzie z tego kursu prowadzone. Tutaj w Polonce, jak rozumiem, powiem, że te konsultacje były, jakieś tam uzgodnienia są wspólne i jest zgoda mieszkańców na pewne ruchy w tej materii, ale też jeszcze te ruchy nie zostały wykonane. Jeżeli chodzi o NZK, no to Adrenum powie uchwałę o wystąpieniu, ale też się z tym się jeszcze nic nie wiąże, bo walne dopiero ma być tam pod koniec lutego, dopiero się dowiemy, co, jakie kroki Andrzej będzie chciał dalej poczynić w tym kierunku, żeby wyjść z MZK. Także na razie no, my tutaj nie ograniczamy kursów, jeżeli chodzi o MZK. Na razie nie ma takiej decyzji żadnej, żeby cokolwiek ograniczyć i wszystko funkcjonuje. Nawet wprowadzimy tak sprawdzająco był wniosek na zebraniu w Kobiernicach odnośnie tam uczyszczać kursów z Podwałka, z tego ronda do Kenii i do Centrum Kobiernic i tak tytułem prób zostanie wprowadzony tam taki kurs. Sprawdzimy, będziemy liczyć pasażerów, ilu tych pasażerów tam będzie jeździło. Jeżeli się to przyjmie, będzie to opłacalne, to ten kurs będzie. No, jeżeli się okazuje, że wniosek była nigdy, mam pozycję nie wyjeździł, no to pewnie po miesiącu ten kurs upadnie. Panie Wójcie, jeżeli można, bo mnie chodzi o kwoty, które są porażające, które tam w tym roku jest 430 tysięcy do PKS-u i zdajemy sobie sprawę, że co roku one nie będą malały, tylko będą rosły. I tak samo MZK, nie? Czyli mieliśmy zrobić jakby, podejść do tematu, żeby jakby uskutecznić, jaka komunikacja jest potrzebna i zdecydować tak czy tak, żeby to nie były takie astronomiczne kwoty, nie? Bo no nie ukrywajmy, że tam Czaniec jak ma 200 tysięcy na rok jeca jako sołectwo, a tu PKS 430 i oni teraz będą jeszcze ograniczać i tak dalej. Myślę, że to pójdzie w górę, a nie w dół, nie? W tym temacie trzeba po prostu też ja jakoś kurę albo w tą, nie? Ja się powiem tak, to częściowo jest po stronie państwa, jeżeli państwo zadecydujecie, że obergniecie
środki na PKS i na MZK, no trzeba się liczyć z odcięciem kursu, z likwidacją pewnych kursów, no i trzeba będzie stanąć ze społeczeństwem twarzą w twarz i pewne rzeczy ludziom wytłumaczyć. No w tej chwili próbujemy, robimy spotkania takie, gdzie są te analizy, jak mówię, jeżeli chodzi o porządki, to z nich to tam już pewne doszły do porozumienia mieszkańcy, którzy jeżdżą tymi autobusami z przedstawicielem PKS-u odnośnie pewnej reorganizacji tych kursów, ale w końcu z tego co wiem też chyba nic nie podziało. To jest takie, no nie możemy czegoś na siłę zrobić, bo gdzie wojna nie. Wiadomo, że ponosimy koszty coraz większe, ale przy likwidacji kursu, który mieliśmy, przychodzi petycja, czy tam wniosek do gminy o utrzymanie kursu, jest podpisane na przykład 300 ludzi. No i to jest tego typu. No, wszyscy się solidaryzują z tym, żeby kursy utrzymanie nie likwidować. Nikt nie liczy kosztów tego, że niestety, ale teraz to właśnie kosztuje ich bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni państwo? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie protokołu z 13 sesji Rady Gminy Chorągwka. Pan Władysław zapoznał się z protokołem. Tak, po zapoznaniu się z protokołem stwierdzam, z 13 sesji Rady Gminy stwierdzam, że został on sporządzony zgodnie z przebiegiem obrad. W związku z tym wnoszę o przyjęcie protokołu. Dziękuję bardzo. W takim razie kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z 13 sesji Rady Gminy Chorągwka? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski. Pozwólcie państwo, że po pierwsze zabiorę głos. Chciałem państwa poinformować, iż otrzymaliśmy pismo od pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Pępek, która informuje nas w tym piśmie, iż złożyła interpelację w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dotyczące budowy właśnie BDI, czyli naszej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Również otrzymała pismo z ministerstwa, które tutaj nam dołączyła, przesłała. W tym to piśmie możemy przeczytać, iż ze względu na brak środków finansowych rozpoczęcie prac przy BDI jest niemożliwe. Dopiero jak będą jakieś środki, będą... Na razie w każdym razie. Ale wydaje mi się, że dobrze, że takie pismo... Szanowni państwo, bardzo proszę o ciszy. Bardzo dobrze, że takie pismo wystosowali, bo widzę, że jest odzew jakiś. Coś się zaczyna dziać w tej kwestii, a poszło tych pismów sporo naprawdę. Jednocześnie pani Małgorzata Pępek, pani poseł prosi nas, abyśmy ją informowali o posiedzeniach Rady, ponieważ w miarę możliwości chciałaby czynnie uczestniczyć również w pracach i służyć ewentualnie pomocą. Także tyle z mojej strony. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w wolnych wnioskach? Bardzo proszę, pan Ignacy Koserwa. Panie wójcie, czy Urząd Gminy był już w jakimś chociażby minimalnym zakresie informowany o zakresie obowiązku, jaki ma przyjąć na siebie w odniesieniu do realizacji programu 500+. Bo z tego co słyszymy, to realizacją taką bezpośrednią ma zajmować się gmina jako taka. Czy coś w tej materii państwo byliście informowali? Znaczy odbywają się spotkania w tej chwili pani szefowa naszego gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej została uwolniona przeze mnie do reprezentowania gminy w tych spotkaniach. Z tego co wiem, jedno spotkanie było, jedno na razie było i coś się dzieje, jakieś ustalenia powoli zapadają, także czekamy na jakieś decyzje. Mamy już jeszcze jakiś wypróg zrobić, ale jakim kosztem to na razie nie wiem. To... Przede wszystkim jeszcze zachodzi będzie pytanie kim, prawda? No. Jeśli chodzi o stronę, że na pewno sobie rozpoczęli się programu, to że będzie dużo do tego, wszyscy musieli pilnować, monitorować, sprawdzać, że to się robi później sprawdzamy. Podobno, że mają mieć pieniądze za tym, ale tak samo podobno mieć pieniądze za ten odmian. Podobne podatki mają mieć dla samorządowej kompensaty po to, żeby samorządy na tym nie straciły. Tak pan minister jest na spotkaniu z nim, tak myślałem. No na razie to przesuwają. No ja myślę, że drastycznych numerów nie będzie, bo oni sobie zdają sprawę, że wszystkich to tu załamane ciągnąć się nie da. Trzeba to jak coś reformować, to trzeba to robić stopniowo i z głową, bo inaczej można na tym tylko bałaganu.
Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzę do punktu 10. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie za dzisiejsze obrady. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 14. sesję Rady Gminy Warunków. Dziękuję bardzo.